Niniejsza prezentacja jest darem dla miasta na 660 urodziny. Stary Rynek. Tu wszystko się zaczęło. Na pustej i niezamieszkałej równinie, jak głosi przywilej lokacyjny wydany 19 kwietnia 1346 roku, król Kazimierz Wielki założył miasto. Czytelnym przez stulecia znakiem Bydgoszczy były dwie 50-metrowe wieże. W sercu miasta na Starym Rynku. Świątynia fundowana dla zakonu jezuitów w 1649 roku, zniesiona w stylu barokowym i wkomponowana w zachodnią pierzeję rynku, była obiektem wyjątkowym w dziejach miasta. To tutaj zaprzysiężono słynne, choć tragiczne dla Rzeczpospolitej traktaty welawsko-bydgoskie. Tu ogłoszono akt powstania antypruskiego oraz odczytano dekret o powstaniu księstwa warszawskiego i podniesieniu Bydgoszczy do rangi stolicy departamentu. To tutaj odprawiono uroczystą mszę świętą za spokój duszy księcia Józefa Poniatowskiego. W 1920 roku na stopniach kościoła ksiądz dziekan Tyrakowski celebrował dziękczynne nabożeństwo za wyzwolenie miasta z niewoli pruskiej. To miejsce uświęcono krwią 55 Polaków rozstrzelanych przez niemieckich zbrodniarzy 9 i 10 września 1939 roku. W 1940 roku wyrokiem hitlerowskiego okupanta zburzono pojezuicki kościół, ikonę rozpoznawczą Bydgoszczy i sąsiedniej kamienicy. Runęły dwie wieże. Rynek stracił swą najważniejszą, naturalną ścianę. Serce miasta pękło. Już w 1946 roku z inicjatywą odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku wystąpiło Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, kierowane przez ówczesnego prezydenta miasta Bernarda Twardzickiego. Mimo wielokrotnie podejmowanych prób, władze komunistyczne zlekceważyły te pragnienia. Dźwięk kościelnych dzwonów, ożywionych jak niegdyś winien potwierdzać ciągłość historycznego trwania, poruszając sumienia bydgoszczan i budząc refleksji. O rekonstrukcję zachodniej pierzei apelowali najwybitniejsi bydgoszczanie. Znany wszystkim czytelnikom mostu królowej Jadwigi, Jerzy Sulima Kamiński wołał: od momentu zburzenia przez hitlerowców materialnego świadka ich zbrodni, Stary Rynek przestał być Starym Rynkiem, a Bydgoszcz sobą.
Zabrakło nagle czegoś ważnego, czegoś istotnego, bo tam, na starym rynku w Bydgoszczy od wieków, uwił sobie swoje gniazdo duch tego miasta. Marzenie wielu to bydgoski hejnał, donośnymi dźwiękami trąbki spływający z kościelnej wieży przy starym rynku na całe miasto. Głos Jerzego Solimy Kamińskiego wspierał honorowy obywatel miasta Bydgoszczy Andrzej Szwalbe, który dobitnie podkreślał: Bierzeja jest ścianą ostatniej szansy, dzięki której Bydgoszcz może uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości historycznej. Od 1990 roku, po przywrócenie rozstrzelanemu sercu miasta jego naturalnych, królewskich proporcji, wytrwale upomina się Społeczny Komitet Rekonstrukcji Zachodniej Pierzei Starego Rynku imienia Andrzeja Szwalbe. Wierzymy, że gościnna przestrzeń rynku, która od wieków łączyła bydgoszczan i przybyszów, bez względu na ich narodowość, religię i poglądy, wreszcie odzyska architektoniczną urodę godną kazimierzowskiego miasta. Z nadzieją i ufnością w rychłą odbudowę, wierni zawołaniu, łączy nas Bydgoszcz. Społeczny Komitet Rekonstrukcji Zachodniej Pierzei Starego Rynku imienia Andrzeja Szwalbe.